Hejko, kochani, witam się dzisiaj z Wami. Dzisiaj jest czwartek. Zawsze zapominam, jaki jest dzień, tak dzisiaj jest czwartek. Ja jestem w pogięcionej bluzce i nie mam zamiaru jej prać. W moich jeansach z Primarka, powiem Wam. Kupiłam je. Później tutaj mi się coś nie podobało, bo mi się tak mocno odznaczało. A się okazało, że po prostu łatka była za mocno przyklejona, to ją po prostu oderwałam. I mam też na sobie Primarkowe baleriny. I wyruszamy z Radkiem do miasta. Coś tam popatrzeć do domu. Zobaczymy, co będzie. Nie, 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 to jakaś ściema, to na pewno nie jest 30 stopni. No 29, zaraz spadnie do ilu? Ile w ogóle jest, bo powiesz? No. Jak się podobają moje nowe okulary z Primaniego za całe. Ile one kosztowały, wiesz? Nie wiem, ale ja bym za nie funta nie dał. Nie podobają ci się? Ale przestań, wygląda się. Jak co? Jak mucha. Lepsiny to kolor po tym. Ale tutaj nie. Radek, ale tutaj mi się nie. Naklejka nie domyła. Ale to za uchem jest i nie widać tak bardzo, tak więc spoko. Ale fajne, podobają mi się. A Wam się podobają? Bardzo, mi się podobają. Spoko. To spoko jest, moim zdaniem. To jest właśnie ten, to jest ten Distress Oak. No it's not. Gdzie widzisz? Na dole. Aha. No to bardziej mi się podoba ten Distress Oak. To jest Distress Oak. A nie, to na żywo mi się. Nie, spoko. Nie podoba mi się. Fajny właśnie. Jezus Maria, ile tirów. Tira goniamy między nimi. Moja droga torebka z Ali. Właśnie powyciągałam z jej niteczki. To co teraz? O, wyszły całkiem. O, okej, okay, wychodzą. Bo próbowałam je ukryć i mogłam ukryć. No to spoko. Nie, nie jest tak źle. Jeszcze jej posłużę. Ja powiem Wam, uwielbiam ją, bo ja tylko noszę przeważnie portfel i karty. Albo same karty i telefon, nic więcej. Tak więc spoko. Oj, żeby mnie nie rozpruła. Oj, dobra, ja ją całkiem pruję. Chyba. Dobra, koniec tego prucia. Wow, zobaczcie, jakie piękne kwiaty! Tak, bebe, one są prawdziwe. O, no już po kwiatach. A tutaj mogę powiedzieć? Znaczy nie tutaj. Co tutaj? Tutaj w tym sklepie, nie w tym, tylko w Liverpool. Kiedyś Radio pracował. Co się dzieje? Cheers, mate! Thank you. Ale miło Pan dał nam parking właśnie. A nie trzeba było wpisywać tego? Nie. Super, właśnie to jest tutaj fajne. My tak zawsze też robimy, nie? Do 13. 26. O, godzinka jeszcze, spoko. No, właśnie tak jak mówię. I to była Twoja ulubiona praca chyba, nie? Najlepsza praca, jaką miałem. Najlepsza, za dużo się nie narobił. W środku w sklepie pracował i po prostu uwielbiał. 6 lat temu zarobiłem pracę. Dokładnie, właśnie 6 lat temu, nie, to więcej, to 10 lat temu byłoby. 10 lat temu zarabiał więcej niż teraz zarabia. Tak więc, tak właśnie w ogóle. Morning! Ogólnie zauważyłam, że zarobki bardzo, bardzo spadły. Znaczy nie tylko ja zauważyłam, chyba każdy. O, to same podłogi co tam. Ale cena połowę niższa. No, połowę niższa. No pewnie, tu jest 16 za metr, a tam mówiła 32 za metr. Dobra, idę. Chodź. Wreszcie się zdecydowaliśmy na podłogę i w ogóle zobaczyłam dopiero, że nazwa to Amadeo. Amadeo, mój bratanek. To musi być znak. A podłoga taka. Ja uparłam się na to, żeby była z tymi... z takimi szparkami. 16, tak? 16 metrów, tak. Uważaj. A na ustach dzisiaj, moje drogie, mam Honey Lakier z Max Factor, to co dostałam w tym boksie. Tak jak widać, już nakładałam dosyć długo, dawno temu i cały czas jest gloss. Kolor taki, powiedziałabym, ust typowo, ani ich nie rozjaśnia, ani ich nie pociemnia. Zupełnie się nie klei, jest jak jest. Bo wiecie, czy nie wiecie, wiecie na pewno, że gloss w tym roku gloss. Błysk na ustach powraca pełną gębą. Powiem Wam, że dzisiaj mamy ogromne szczęście, jeżeli chodzi o parkingi, o bilety parkingowe, bo znowu nam jakaś kobieta dała, a może my wyglądamy na takich biedaków? Ty, na pewno. No ja... Ale super, co? Dwa razy w ciągu dnia to się chyba jeszcze nie zdarzyło, ale za drugim razem szukaliśmy drobnych, może dlatego. Idziemy zobaczyć, wiecie co? Taką nową knajpę tutaj.
Lal, bejba, ale wiesz, że to jest wszystko halal? No nic. Przeżyję to. No, ale w tym też jest halal, tam gdzie jemy. Nazywa się to Lal Haveli. Dużo ludzi wychodziło, to Prated. Zamknięte? No było otwarte, ja widziałam przedtem, że było otwarte. Te drzwi były otwarte. No trudno, a tu jakieś wesele było, zobacz ile tych. Ale syf, wiecie co, już wam pokazuję jaki syf przed restauracją, nigdy w życiu bym się nie mieścił. Nigdy w życiu bym nie myślała, żeby taki syf zostaje się. Nigdy takiego syfu nie mieliśmy przed sklepem, co? Fu, by się wstydzili. Niestety zamknięte od 17, a my jesteśmy strasznie głodni. Jest za wcześnie. Jest doprawda 15 za 20. To pójdziemy chyba do bardziej. Weszliśmy do polskiego sklepu. Po co? Po fasolkę? Mamy ocet w domu? Nie wiem. A mamy jeszcze ten olej kujawski z bazylią? Trochę mamy. Że odwrócę i na szybko pokażę polskie sklepy, jak w Polsce. Jest się wszystko polskie. Tylko polskie. A nie, to nie jest polskie. No ale prawie. Uuu, jakie to brzydkie. Jako, że jesteśmy bardzo głodni, poszliśmy do polskiego sklepu, pokazywałam wam, tam jest po prostu wszystko i te rurki, tu akurat mam z kremem orzechowym, ostatnio Martyna przyniosła do pracy, ja pierdziele, jakie pyszne, tak więc będziemy zaraz z Radosławem psuwać. Będziesz chciał? Nie, ja nie będę psuł apetytu. To nie popsujcie, to naprawa apetytu. Powiem wam, że naprawdę są rewelacyjne, co? O Jezu, jakie pyszne, zjem drugą, no normalnie rewelacja. Ja w pracy jadłam zwykłe chyba waniliowe, a teraz wzięłam orzechowe. Powiem wam prawdę, że jeszcze do tego wzięłam kokosowe i szokolad. Zamknięte. Co zamknięte, kochanie? Woda. Musiałam zrobić trochę pamięci w telefonie, bo niestety wszystko już mi się, pamięć mi się skończyła. A co mówiłam, to powiem wam, że jeszcze kupiłam je o smaku waniliowym i szokobonsy. Jezus Maria, a z tyłu tir. I szokobonsy, ale stwierdziliśmy, że mamy do wakacji tylko 30 dni. Niecałe. Także kupiliśmy tylko jedno, ale naprawdę dobre. I to jest ta firma jaka? Tago. Polecam, naprawdę dobre. Orzechowe pyszne. Przyszliśmy znowu zjeść do Hungry Horse, ale jak na złość słońce zeszło, także pewnie będzie zimno. Znaczy już się zrobiło chłodno, oby tylko nie zaczęło padać. O, dopiero zobaczyłam, że pan ryby łowi tutaj. Siedzi sobie i łowi rybki. Chyba z domu wyszedł prosto, bo ma tam taki taras, chyba tak. I łowi rybki. Ogólnie to zobaczcie, jak tutaj ładnie jest koło tego kanału. To niedawno te budynki postawili, nie Radzio? Tu jakie kwiatki, nie wiem. To nie jest lawenda, to jakieś bazie albo coś takiego. Tutaj przy Pizza Express fajnie to wygląda, ale to jest sztuczna lawenda. Ładnie wygląda, nie? Bebe? Tu do pizzy dodają. Pamiętasz jak byliśmy, pamiętasz gdzie my to byliśmy? W Sulechowie, w tej indyjskiej, jak ona się nazywa? Taj Mahal. Taj Mahal w Sulechowie, tak? To Taj Mahal? W Sulechowie byliśmy w indyjskiej i nam dawali do jedzenia bratki. Pamiętasz? Zdobili jedzenie bratkami. Fajnie tam, dobra ta knajpa, nie? Nawet dobre jedzonko. Właśnie robiłam zdjęcie na Fejsa i mój Radek pokazał uśmiech. Pokaż uśmiech, bo uśmiechnij się. I tak na każdym zdjęciu się uśmiecha i ze ślubu też ma takie zdjęcia pozowane. Naturalny uśmiech. Jesteś najnaturalniejszy, Ewa. Bo mówisz, że ostatnio gdzieś przeczytał, co? Przeczytałeś? Że jak się ten uśmiecha sztucznie. Sztucznie? To trzeba jeszcze zmrużyć oczy, to wtedy wygląda naturalnie. Pokaż, zastosuj. To jest moje curry. Słodki ziemniak i cieciorka. I małe steki ratka. W ogóle zobaczcie, co jest grane. To jest jeden stek. Większy niż moja dłoń. Oj, Radosław, jak to zjesz? Eksmitujemy wszystko z pokoju. Łącznie z psami. Z wami też.
dobrze, chociaż wiemy, co jest pod spodem. Nie byliśmy pewni, co jest pod spodem, ale jest. Okej, okay. Ściany na razie zostają takie, jakie są. Za jakiś miesiąc, dwa będą zrobione. A na razie podłoga, bo już ta wykładzina po prostu mierzyć nie dawała. Ale spoko. Patrzcie, jaki w ogóle duży ten pokój jest. Wielki, co, bebe? Świetnie. Uważaj, proszę, żeby nie naruszyć tych płytek. Tak? Tak. Że zaraz będę tu odsadzała porządnie i będziemy ruszali z panelami. Chwila nieuwagi, a jakbyś to zjadł? Nie! No. Umarłabym chyba wtedy, z żalu. Tak zastanawiam, czy może tylko taki srebrny podkład zostawić w pokoju. Oczywisty żarcik, ale... Psy! Borysław! Salon wyniesiony na dwór. No i powiem wam, że tyle tutaj wycinania, że normalnie szok, szok, szok. Nie, 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 kochany, nie, na dwór, na podwórko. Masz szczęście, że dzisiaj świeci słońce. A nie pada deszcz. Postępy są najgorsze chyba za nami, nie? Powiedzmy. Powiedzmy, chociaż nie, tam też będzie wycinanka jeszcze. Ale to już... O. Dosyć? Co? Dosyć już masz? Chciałeś sam robić? Jak pieseczki, podoba wam się? Nie podoba, bo wy się lubicie tarzać po dywanie brudnym. Śmierdzącym później wami. Pełno sierści na niej. Pani odkurza dwa razy dziennie i to ciągle mało. Skończy się wreszcie tarzanie na dywanie. Powiem wam, że w ogóle podpasował się kolor do tapety. Nawet mi już ta tapeta tak bardzo nie przeszkadza. Super. Pięknie. Dobra, kochani. To już koniec na dzisiaj. Tak, Borysku? Ale będą mnie te paznokcie wzały ich, jak będą tak tuptały. Zostają nam jeszcze listwy przypodłogowe, tego jeszcze nie wymyśliliśmy, jak zrobimy. No i ogarnięcie wszystkiego. I na razie to tak, ciężki to był dzień. Tak więc ja się już z wami... Coś zgasło. Tak więc ja się już z wami na dzisiaj żegnam. Pa!